Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia Everyspace 2 Premiera, to znaczy się wczesny dostęp. Ja tutaj mam możliwość pogrania sobie nieco wcześniej niż gracze. No, mogę powiedzieć, że dopiero premiera Everyspace będzie dopiero w roku 2022. Ja tutaj korzystam z wersji, jaką widać w górnym lewym rogu, to jest wersja V. 0.6.26.37. Twórcami tej gry, jak widać tutaj w prawym dolnym rogu, jest Rockfish Game. Więc oprócz takich gier motocyklowych także lubię sobie pograć w takie gry o tematyce kosmosu. Także bez przedłużania zaczynamy. Approaching extraction area. All miners stay in formation. Wingman, you take up the rear. Understood. Oj, tu już mogę już się ruszać. No ładny ten statek kosmiczny. Jak pamiętam, kiedyś te statki kosmiczne, które były tak niedopracowane, a teraz tutaj tej gry Everyspace, naprawdę ona jest na silniku graficznym Engine Unreal, więc tutaj mogę się poruszać. Myszką się fajnie tutaj naprawdę rusza, jak widzę. Mamy tutaj planetę. No i możemy pruć do przodu. Jeszcze muszę sobie zobaczyć. What's wrong? Booster jammed. Could use a push. Hey Ben, we've got a clunker back here. Got it. I mogę powiedzieć jedno, że szkoda, że nie ma tutaj sobie do niego pod. Czy można jakoś szybciej? What's going on with it? Just a laggy jump drive. There you go. Good as my granny's creaky old knee. Thanks, Ben. Fajnie, że można myszką tutaj się naprawdę poruszać. I też właśnie tutaj klawiaturą. Naprawdę fajnie tutaj się to robi. Can't risk you breaking down in the middle of a fight, can I? All right, knock yourself out. First, show me two nice healthy strafes, left and right. Szkoda, że polskiej wersji językowej nie ma. Naprawdę szkoda. Myślę, że do twórców na pewno się napiszę, bo jednak się tak wciągnę w tą fabułę tego kosmosu i będę mógł tutaj naprawdę... O, lewo, prawo, wszystko jest. Można powiedzieć, taki samouczek. Aha, na dół i do góry. To jest na dół. Muszę zobaczyć, jak to jest. O, jest. Na dół, do góry, dobra. To jest, że tak powiem, WASD, jeżeli chodzi o kierunki. Do góry spacją, a już kontrolem lewym na dół. Aha, teraz będziemy się tak kołować. O, ale fajnie. I w drugą stronę. Nie ma sprawy. Dobra. A, teraz takie przyspieszenie ma mocne. Tutaj niezły jest ten kosmos. Jednak zobaczymy, co będzie tutaj dalej. Spróbuję go tutaj dogonić. Ale tutaj ładnie. No i co teraz? Nie mogę nawet strzelać, że zauważyłem. D, A. Jest. Dopiero teraz. Aha. Yeah, you're in good enough shape for the junk pile you're floating. Try telling that to Callahan. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten kosmos, dużo tu jest takich kamieni. Nah, he's a jerk, but not that bad. Ale widać fajny horyzont. Let's not keep him waiting then. Idzie, teraz lecimy F. Just eight more shifts. Have you finally picked a homeworld? Aha, to. Yep, Eden 12 it is. Ridiculous name, but just can't say no to those terraformed lakes.
takie przyspieszenie, mogę powiedzieć, że na literkę F jest. Mam 9 kilometrów. No to pędzimy. Ciekawe, czy są jakieś lepsze przyspieszenia. Aha. No już jestem prawie. Ciekawi mnie, jak będzie strzelanie. There's a hydra infestation clogging up the entrance. And since you're the one that gets paid for handling these things, I thought I'd be so kind as to let you earn your creds. I'm on it. Całkiem ciekawie to wygląda, naprawdę. Jak tutaj się tak popatrzę. Aha. Co teraz? Co teraz? Pędzimy. To jest bardzo blisko. Co to jest? Jakieś dziwne takie obiekty. A mogę je zestrzelić? A, tutaj mam je. Mogę je tutaj zestrzelić. O, wreszcie jakieś normalnie strzelanie. Teraz próbuję z prawego klawisza. A jednak nie, nie mogę. Tylko lewy. Nice. You go in first and secure a path to the core. The engineer will follow with some distance. Fajnie się myszko tutaj naprawdę steruje, co do gry. How much distance? O, ciekawie to enough to make a U-turn should he run into trouble. The rest will wait outside with me until I give the signal. All right, I'm going in. Dobra, gdzie teraz pędzimy? Tu. No to wskakujemy do dziury. Mogę nawet tak sobie skręcić przez tunel. Co to jest? Mogę tego zeskanować? Szkoda. Ale se spokojnie tutaj będę. Tu jest coś. A co to jest? Tutaj chyba nie będzie. Nawet tutaj podpowiada interfejs jako DA spacja. W ogóle, że to wszystko niszczy. Możemy się spokojnie tutaj obracać. Ja tutaj na spokojnie, tutaj będę musiał to wykombinować. Kurde, co to są? Mnie to bardzo przypomina takie słoneczniki. Kamerkowo nawalanka. A, tutaj się nie zmieszczę, więc sobie tutaj polecę. Dobra. Ale tutaj sporo jest. Naprawdę? Mam nieskończoną ilość drogi. A to co mamy? Możemy przeskanować dany wrak. Some of the outlaws may still be alive. Forget Callahan. I can take care of myself. Czy ja mogę tutaj zmienić jakąś inną broń? Sensor, mamy tutaj boostera, mamy tutaj. Na razie tutaj nie będę nic robił, chociażby tutaj sobie coś pyknąć. Niestety sobie wydam z powrotem. Tutaj mogę być zmiana, ale nie. Dobra, takie mi tutaj starczy, jeżeli chodzi o. O, tutaj mnie naprowadza statkiem. Co teraz? Ale ja bym chciał jednak tutaj sobie jeszcze coś przeskanować. Głupio by było przecież odejść. No i proszę, mam tutaj kredyty dodatkowe, więc nie będę na pałę, że tak powiem, chodził. O, przeskanowaliśmy sobie. Teraz sobie spokojnie, żeby tego statku nie upalić. On chyba tam poleciał. G.
graficznie nie powiem, jest naprawdę fajnie i już naprawdę bardzo dawno nie grałem w takie gry kosmiczne wręcz, a są naprawdę ciekawe. Tam coś jest. Warto by było tutaj sobie prześledzić te wraki wszystkie i tutaj pozdobywać te różne minerały. Mi to bardzo przypomina takie ametysty. I grocie wszystko tutaj lata. Może być ciekawie. Może tutaj być naprawdę ciekawie. Dobra. Ale te skałki mogę rozwalić? Chyba będę musiał to zniszczyć. Tak, prawda. Dokładnie. Jest zniszczony. No, było grubo. Chyba tak sobie teraz przestawimy na statek kosmiczny. No, możecie w komentarzach mi tutaj napisać, czy kontynuować tą grę, zrobić kilka dobrych odcinków. No, tutaj hakujemy terminal. Tylko, że tutaj mi nie podpowiada, co ja mam, gdzie lecieć. Teraz już nie wiem, bo nie mam żadnego takiej podpowiedzi. Co tutaj mamy? Tam jest coś czerwonego. Tutaj to samo. Czy to jest łatwopalne? Jest. A, łapka! Jest, ale zniszczony, pięknie. 11 minut ja normalnie już tutaj niszczę statki. To co oni gadają, mało jest ważne, naprawdę. Chcę zobaczyć, co będzie dalej. Not just some low-level grunt. He even had a custom-built coil gun. I'll keep an eye on the main shaft. And I'm gonna hold on to the coil gun. Let's hope we won't need it. Obejrzymy. A, tabem. Tutaj mogę sobie tabem. A, tutaj mogłem sobie R. R to jest, że tak powiem, broń. Mogę sobie inną dać. Tutaj jest zmiana. Tutaj tak samo change. Keep an eye on the miners. I don't want any crystals to end up in the wrong pockets. A teraz właśnie jest ta broń. What's with the shaking? Could be the Bloodstar guys' rescue squad. And if they spotted our patrol outside, they won't just come in with medics. Son of a lizard. All right, want everyone to stay calm and clear the walls. Szkoda, że tutaj nie mogę jakoś wylądować. Ciekawa gra, naprawdę. Oj, chyba coś się dzieje. Time to earn my creds. Chief, you here? O kurde, strzelają. Zniszczony. To są za drony. Jest zniszczony. To samo. Pięknie zniszczony. Okej. To było tak ślepo. There's more of them coming down the main shaft. Let's take the fast lane and bust through that drill. Aha. Tam już pan teraz. Muszę tak połapać, jak to się lata, ale jest przyjemnie, nie powiem. Elegancko.
Escape. Ucieczka i szybciutko, szybciutko. I wydostaliśmy się. Można powiedzieć, to był taki samouczek, co do latania, strzelania. Ale teraz jest dużo ich. Mają całą eskortę. I to przypomina taki kosmiczny lotniskowiec. Ale walka kosmiczna. Jeżeli chodzi o kosmos, to mogę powiedzieć, że nie powinno słychać ani żadnego dźwięku w kosmosie. Dlatego, że mamy przestrzeń kosmiczną, a w próżni, wiadomo, słychać. Ale ładnie to wygląda, naprawdę. Latanie. Będę chyba tutaj polować. Ale tutaj... Muszę namierzyć jeden statek. Pięknie oberwał. Ale go nawalam teraz. Lecą. Ale obrywa ten statek tutaj. Teraz te rakietki. Pięknie! Został zniszczony. Ładnie to wygląda. Ale ładnie. Teraz to mi się podobało. Rozwalone. Tego tutaj. Łapniemy. Jest. Pięknie. Teraz tego. Ach, muszę przeładować. Chyba mają wolniejsze statki niż ja. Dorwę cię. Pięknie. Ale tutaj sporo jest. Tutaj mam jeszcze. Ładnie. Teraz tego. Ale ktoś oberwał. O, chyba ktoś mi na ogonie stoi. Siedzi. Naprawdę sporo jest. Cała normalnie falanga. Jest zniszczony. O to chodziło. Czyżbym przegrał, czy co? O, zaatakowali nas. Przejęli. Nie sądziłem, że będzie to jakaś fabuła. Damn it! You're wasting your energy. We're locked in by a force field. Just sit tight and make the best of it. Looks like they threw you quite a welcome party. I've been here for quite a while already. Just a regular checkup on what I might know. Where did they grab you? Your outfit looks like GMB work crew. You guessed it. These jerks here got no style. Bunch of amateurs. They'll be looking to get the best price for you. So given your professional opinion, you know a lot about outlaws. Hell, I know a lot more than they'll ever get from me. You hear me? If it ain't Gas Mask, so where's your boss? Things have changed, Basha. And because your cellmate here killed the chief, I am now in command. Did he now? And for your insults, I will make certain you suffer like never before. Where's my friend, Corbin Grendel? He's in the med bay, for now. Maybe he'll live long enough to fetch ransom. Your DNA scan showed that you're a military clone pilot. No wonder you bettered my predecessor. I wonder what your face value is. What if I broadcast your profile? That would be a bad idea. You may not like who will come looking for me. Why would I heed advice from a clone? I know my business. Interesting. The team is under attack! And the turrets! Friends of yours? Yeah, the kind who want me dead.
power outage. The force field is down. This is our chance. Let's try to pry the door open. Help me. Grab the door. Let's get the hell out of here while they're distracted. This way to the hangar. Wait. I'm not leaving without my friend. Don't be an idiot. He's a dead man. Okay, get your friend. But hurry! Hey, Ben. Huh? What's happening? It's our chance to get out of here. Come on. Forget it, man. I'm done for. I told you I'm getting you out of here. Over here! Thanks for waiting. My pleasure. I might have more luck with a clone pilot at my side. Kontynuujemy naszą misję. Dość takie ciekawe, te fabularne były. Ciekawe tutaj ukazy. Statek kosmiczny. Teraz mamy już jakiś inny stateczek, tak zauważyłem. Ale będę chciał tutaj zobaczyć, oprócz tego, jak tutaj, oprócz tego uzbrojenia, bo widzę, że tutaj mamy te uzbrojenia 1, 2, 3, 4. No tutaj sobie zdobywaliśmy te wszystkie kryształki, które mieliśmy możliwość. Mapa. To jest chyba układ nasz, słoneczny. Któryś nazywa Ceto, jak tak zauważyłem. To nie jest galaktyka. Galaktyka by musiała być naprawdę srogo większa. Mamy tutaj układ Ceto. Drake, Union. Czy Union. Zarko, Nebulek. Mamy tylko tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć układów. Nie mogę już tutaj myszką dalej pojechać. Myślę, że twórcy tylko chyba tyle zrobili. Co do misji, no ja bym zdecydowanie chciał, żeby była polska wersja językowa tej gry. Bo mogę tutaj sobie wzmocnić mój statek, tak jak tutaj widać. Ale czy jest wybór innego statku, albo kupno innego statku? No tego na razie, no nie wiem. Ale widać, że tutaj są misje, czyli tutaj ta misja, tutaj jest znak zapytania, to samo tutaj. No przemierzamy ten kosmos i zobaczymy. Jednak jestem, mogę powiedzieć tak od siebie, zwolennikiem wręcz takiego, że tak powiem, prawdziwości. Czyli mamy Układ Słoneczny, mamy Marsa, mamy Jowisz, Pluton, Ziemię, Uran, Neptun, całą naszą, że tak powiem, galaktykę, nasz Układ Słoneczny, Drogę Mleczną. To jest o wiele fajniejsze, bo jeżeli coś jest wymyślone, moim zdaniem, no nie jest tak, takie fajne, bo jednak każdy by mógł się odnosić, no wiadomo, do takiej realności, tak jak jest to w Mass Effectie, to jednak był Układ Słoneczny i naprawdę fajnie to wyglądało. A tutaj jest troszkę wymyślone, ale co do grafiki, jak na te studio, Everspace, nieźle to wygląda. Dobra, ja sobie tutaj podlecę, bo tutaj mamy misję. Tutaj jestem bardzo blisko. Odblokowanie, dokładnie, jest zrobione. Co teraz? Warto by było też tutaj postrzelać ich, powalczyć, ale dobra, idziemy na kolejną misję, bo widzę, że mnie w ogóle nie atakują. Jak mnie będą atakować, to od razu... O! Chyba ktoś mnie strzela. O.
bram zniszczone. Pięknie zniszczone. Ta gra nie jest taka trudna. Trzeba tylko się orientować i mieć oczy dookoła głowy. Jeszcze tutaj jest. Pięknie. Teraz się obniżymy. Jest. Halo, berwo, ładnie. Tutaj to samo. Nie trafił mnie, nie trafił. Zaraz bierze ode mnie. Dobra, nie będę tutaj się... A jest. Trzeba to zniszczyć. Trzeba zhakować. Ale oberwałem. Od kogoś zebrałem i to srogo. Dobra, następna barżyczka jest opanowana. This is our last warning. Scans are being initiated on all units. Harboring a military clone is a violation against the peace treaty. Hand him over. We will find him either way. It's you they're after? Nie odzyskałem. I told the gas mask not to broadcast my profile. Let's finish this and get the hell out. Poszły rakiety. Tutaj troszkę pooszczędzać tych rakiet. Wręcz na pałę nie jechać z tym. Dobra, statek jest w doskonałej formie. Co ja tutaj zrobiłem? Musiałem na szybko od razu odpalić rakiety. Dobra, odblokowane. C. Co to jest te C? Ale teraz zostałem speeda. Teraz ja mogę lecieć. Damn, you passed out. They're tracking us. You need to disconnect your nav now. Can't fly blind. Do it. To jest orbita. Okay, display's wiped. Now what? I'll give you some cords. One sec. There. See that sweet shiny marker? Yes. Tutaj. Tutaj mogę się dostać. I've seen clones fly before, but damn. Not your first dance. Ale szybko leci. What's your name, pal? Ciekawe, co to są za jednostki LS. Really need a medic. The only medics out here work for GMB, and that's not where you want to be right now. Not with a fleet warrant on your head. Man, we were one foot out of the DMZ. Don't tell me you had one of those GMB pension plans. It's called a Lionel Grady retirement scheme. Well, it's still a plan. And plans are for fools, my friend. I'm Dax, by the way. Let's get your friend into stasis at my old hideout. That'll give you some time to figure out how to save his life. I guess it's the only choice I have. O, właśnie. O, taka można powiedzieć przypominająca planetę Ziemię. Jestem na miejscu. Ale mnie tutaj od razu odsadziło. Dużo tutaj kamieni naprawdę w przestrzeni kosmicznej jest. Wręcz, ale tutaj jest ta Rodia ogromna. Horyzont. No, mogę powiedzieć tak, że chciałbym, żeby ta gra była naprawdę, żeby był układ słoneczny, bo tam widzę jakąś planetkę, która tam jest. Trzeba dobrze się przepatrzeć, ale dobra, co tutaj misja podpowiada, lecimy na te skały. Można sobie przyspieszyć nawet. A nie, to jest chyba... Czy to jest kamera? Chyba tak. Z takiego innego kliknę sobie na literkę Z. Teraz sobie taki horyzont zrobimy. Kółeczko, bączek. Lek
takie przyspieszenie. Wiem, że na Z jest naprawdę szybki start. Ja myślę, że też są jakieś inne jednostki napędowe tutaj do tej gry. No i kolejna fabuła. Hey buddy, we're here. Oh man, you look bad. Ben's not responding. We need to do something now. There's a med bay, but we need to get to the control room first. So this is your hideout. This place looks huge. An old military post, found and decommissioned after the war. I laid low here for a few years after the DMZ was established. Here we are. Yeah, worse than I thought. Problem with the main reactor. It'll only hold us on basic for a while. How about the med bay? The cryopod can run on backup power, but no chance of getting the medical facilities running. All we can do for now is put your friend in deep freeze until we can get the reactor back up. I want to get him in there as soon as possible. All right. Let's take it slowly. In order to fix the main reactor, we'll need parts. I can help you with that. Good. I'll give you a shopping list then. You know, this place ain't so bad. We just used it to lay low for a while, really. But I guess you could say we had some good times here. So you weren't alone. Here's the cryo. Yeah, looks like it's working all right. Sweet dreams, buddy. Well, that's done. Now let's get the reactor running. I feel like you're not telling me something about this place. What were you hiding from? What happened to your colleagues? Yeah, I knew you'd start asking questions if I brought you here. Look, I took a gamble on you. Why don't you take a gamble on me now? Trust a little. I'll stay on comms and fill you in on what you need to know. A lot of stuff needs fixing. But we're still good on resources to patch up our ships or refill our ammo should things go south. There's also some space in the storage unit, so feel free to dump your cargo whenever it's getting cramped in that Sentinel. Here's a list of what we need to fix the reactor. Scrap metal, a cooling unit, all pretty straightforward. The cooling unit could be a problem. Check out that nearby debris field. That's your best shot at finding one. By the way, I took the liberty of installing two devices into your ship. An EMP generator and an energized boost. Not sure how I feel about you mucking around inside my ship. Yeah, well, let me know how you feel once one of my goodies saves your life. No i pięknie, już żeśmy się tutaj dostali. No i mamy tak, dobra. Naprawiony. Tutaj mogę sobie zakupić. Chyba sobie tutaj weźmiemy jednak te rakiety. Nie są one takie złe. Ale jak na razie... Aha, nie mogę ani zwiększyć, ani zmniejszyć, czyli zostawiamy jak tak, jak tu jest. A tutaj będę... Escape'em nie mogę, dobra. No, propos naszych misji, ok. Tutaj myślę, że sobie zostawimy tutaj w naszym... Mogę tutaj powiedzieć, że tutaj jest taki schowek. A tutaj jest nasz ekwipunek. Hangar. To po mojego statku nic. Tutaj nie, ship. Podglądnąć te różne. No i mamy mapę naszą. Rodia, Trakę, Union, Zarko. Chyba tutaj tylko są takie... Nie wiem, czy to są właśnie te układy, czy to są galaktyki, ale coś mi się wydaje, że jak patrząc się tutaj, to mamy tutaj Słońce. To są chyba układy.
nasze statystyki. No, bym musiał troszeczkę tą grę naprawdę trochę pojąć, co tu i w ogóle jest. Myślę, że sobie damy tutaj tą mapę. Na pewno wiadomo, gdzie jest misja, bo mogę sobie zwiększyć, zmniejszyć i podróżować po prostu. Escape i wylatujemy. Jest to ciekawa gra. Mogę powiedzieć, że bardziej taka na spokojnie podróżować po przestrzeni kosmicznej. Ja myślę, że na tym odcinku tutaj sobie zakończymy. Jeżeli wam się podobało, łapa w górę i możecie po prostu udzielić komentarzu, bo co do tej gry, to mogę powiedzieć, że raczej bym nie chciał, żeby był jednak tutaj nasza galaktyka, nasz Układ Słoneczny, Droga Mleczna, jednak taka prawdziwość w grze, bo tutaj jednak troszkę jest tego sztuczności co do nazwy tego wszystkiego, ale a propos tych skał, tego wszystkiego, rozwaleń, strzelania, też jest to naprawdę ciekawe. Mogę nagrać kilka odcinków, ale to wszystko zależy, jak po prostu w komentarzach napiszecie, bo mogę zrobić jeden odcinek i poczekać, aż wyjdzie cała gra, będzie premiera i być może polska wersja językowa. Także do zobaczenia.